Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Sław języku tajemnice ciała i najdroższej krwi, którą jako łaskrynicę wylał w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, król narodów godzien czci. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród. Gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud, tedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał, sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał. Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe. Wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Pan miłosierny i łaskawy dał pokarm swoim wiernym, aby trwała pamięć Jego cudów. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana. Zgłębiać się mają wszyscy, którzy je miłują. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm bogobojnym. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy. Wszystkie Jego przykazania są trwałe. Ustalone na wieki wieków, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan miłosierny i łaskawy dał pokarm swoim wiernym, aby trwała pamięć Jego cudów. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi, najlepszym pokarmem nas żywi. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga, Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy. Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. On pruszy śniegiem jak wełną i szron jak popiół rozsypuje. On grat rozrzuca jak okruchy chleba, od Jego mrozu ścinają się wody. Posyła słowo i lud topnieje, powieje wiatrem i rzeki płyną. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan, który zapewnia pokój Kościołowi,
najlepszym pokarmem nas żywi. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. Alleluja! Dzięki ci składamy, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, za to, że objąłeś Twoją wielką władzę i zacząłeś królować. Rozgniewały się narody, a gniew Twój nadszedł i czas sądu nad umarłymi, aby dano zapłatę Twoim sługom, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I nie umiłowali swego życia, lecz śmierć przyjęli. Dlatego radujcie się, niebiosa, razem z waszymi mieszkańcami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba. Alleluja! Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest napojem. Alleluja, alleluja. Ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest napojem. Alleluja, alleluja. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest napojem. Alleluja, alleluja. O, jak słodki jest Duch Twój, Panie, aby ukazać dobroć swoim dzieciom. Dałeś im chleb z nieba, łaknących napełniasz dobrami, z niczym odprawiasz pysznych bogaczy. Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O, jak słodki jest Duch Twój, Panie, aby ukazać dobroć swoim dzieciom. Dałeś im chleb z nieba, łaknących napełniasz dobrami, z niczym odprawiasz pysznych bogaczy. Chrystus zaprasza wszystkich na ucztę, podczas której daje swe ciało i krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować eucharystyczną wieczerzę na swoją pamiątkę. Niech ona będzie źródłem życia Twego Kościoła. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Chryste, jedyny kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów. Daj, aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Chryste, manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb, stają się jednym ciałem. Umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Chryste, niebiański lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania. Przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz. Daj, aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu. Chryste, chlebie z nieba, daj nam życie wieczne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.